Cześć, witajcie na moim kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować i pokazać silnik, który odrestaurowałem. Pokazać, jak mniej więcej wygląda. Jest to silnik od Maluszka 126P, oczywiście o pojemności już 650, ale jest to silnik z 79 roku. Czy 6, kurczę, już nie pamiętam. W każdym bądź razie na aktualną chwilę wygląda w bardzo dobrej kondycji. Słuchajcie, żeby silnik wyglądał tak, jak wygląda. No, wymaga naprawdę bardzo wiele poświęcenia. Przede wszystkim każdy jedyny element, jeżeli zależy Wam na tym, byłby zachowany w oryginale, musi zostać rozebrany, odkręcony, nieurwany, nieodcięty. Wszystko musi zostać domyte w jakiejś wannie ultradźwiękowej. W moim przypadku była to, co prawda, robiona przeze mnie wanna ultradźwiękowa, ale sprawdziła się w 100%, bo blok w obudowie, to wszystko wchodzi, mieści się do środka. Także, generalnie, w bardzo dobrej chemii, to wszystko było wykompane wygotowane na gorąco, odtuszczane, podane zabiegom malowania co dotyczy części mechanicznych, które się zużywają. No to był troszkę problem, bo trzeba było szukać starych książek, w których można wymiarować niektóre części, czy się jeszcze nadają, czy się już nie nadają. Natomiast udało się do niektórych tam informacji podocierać, wszystko zostało zwymiarowane, skonsultowane z osobami, które się w tych latach obracały bardzo wiele. Także słuchajcie, taki silnik hmm, po takich zabiegach, wykąpaniu, wymyciu, wymalowaniu farbami odpowiednimi do, do silników, jakie są oczywiście, bo są dzisiaj aktualnie dostępne, żeby nie robić reklamy, nie mówię celowo firmy, ale słuchajcie, są dostępne oddzielnie do malowania aluminium, oddzielnie do malowania hmm, powiedzmy części, które są na wysoką temperaturę, czy powiedzmy... Części, które są obudowy gdzieś tam, które mają ładnie wyglądać jako wizytówka silnika. Także da się to wszystko zrobić, tylko wymaga, no wiadomo, czasu wkładu może nie tak wielkiego, jak po prostu poświęcenia i chęci do tego, że się chce zrobić. Generalnie, słuchajcie, tak to wygląda, jak wygląda. Ten silnik jest w takim stanie, w jakim ja tu prezentuję go. Rocznikowo mówię, naprawdę nie pamiętam, czy jest to 7,6 czy 7,9, więc nie będę kłamał. Natomiast na pewno jest to stary maluszek mm, z rozrusznikiem jeszcze odpalanym na linkę. Odpalanie aktualnie jest bardzo ładne. No aż stan, słuchajcie, no tak jak widać, jak się robi dla siebie, żeby to miało ręce i nogi, to, to, to no niestety musi to wyglądać. W każdym bądź razie, no jeżeli chcecie, żeby tak silniczek wyglądał, słuchajcie, odpiszcie, ja bym coś tam będę mógł doradzić, to doradzę, co ewentualnie jak zrobić, czy jakie chemię użyć ewentualnie. W każdym razie nie bójcie się, że części po wykąpaniu w chemii, że coś tam się stanie z nimi. Absolutnie wkładacie do chemii gorąca woda kąpiele przede wszystkim w tych wanach, tych, w wannach tych się to kąpie. podomewać trzeba to wszystko, wszystkie kanciki, kąciki, co trzeba ewentualnie podoczyszczać. Dzisiaj chemia jest taka, która, tą nawet jeżeli jest delikatny nalot na rdzy czy jakichś tam tlenków, które się utleniają, to to wszystko po prostu usuwa. Wiadomo, że potem trzeba to coś tam zapodkładować, coś zrobić, ale to dzisiaj jest nie kosmos, bo wszystko mamy dostępne. No i słuchajcie, za chwilę postaram się wkleić filmik, krótki co prawda, ale pokazujący w jaki sposób taki silnik odpala po zrobieniu. Największy, słuchajcie, problem z zdobyciem części to naprawdę jest taki, że nie wszystkie części aktualnie są dostępne. Więc składałem, słuchajcie, taki silnik naprawdę warto się zaopatrzyć w części, no w miarę najlepsze jakie są aktualnie na rynku. Jeżeli czegoś nie ma, no to starajcie się zdobyć coś z odzysku, zwymiarować, sprawdzić, coś pewnego założyć, żeby nie było luzów i tak dalej. No bo wiadomo, to systemy nie były dopracowane. Aczkolwiek chodzi o to, żeby to miało ręce i nogi, bo to jednak pasuje, żeby to jeszcze jakieś tam parę lat sobie pojeździło, czy wyglądało gdzieś tam na półce w każdej chwili, żeby to można było odpalić i, i komuś tam zaprezentować, jakby to wyglądało. Dobra, nie będę słuchajcie wam zatruwał. W każdym razie silnik, pamiętajcie, wymiarujemy części, uszczelniamy, zakładamy uszczelniacze nowe. Oringi wszystkie, które są potrzebne, wymieniamy. Możecie zakładać sobie nawet lepsze oringi silikonowe, niezwykłe, gumowe. Lepiej się sprawdzają, bo niekiedy te polskie po prostu twardniały i się rozsypywały. Także uszczelniamy wszystko do, do, do stosowania uszczelnienia skrzyni. Tak samo dajemy dzisiaj pasty, bo są dostępne. Ładnie to wszystko trzeba wymalować, dopracować, doczyścić, pouszczelniać, pozalewać no i odpalać. Także słuchajcie, życzę przejechanych z tysiące kilometrów następcom, którzy zregenerują sobie silnik, zaprezentują, bo, bo no, warto takie rzeczy robić. Także słuchajcie, jak się film będzie podobał, łapka w górę, włączcie sobie subskrypcję kanału. Staram się od czasu do czasu jakieś filmiki tam dodawać nowe. także... Co będę mógł, to będę pomagał. Jak coś tam potrzebujecie skonsultować, to śmiało piszcie. Będziemy to razem drążyli. Jak czegoś nie będę wiedział, też dopytam, bo no, nikt nie jest brusem wszechmogącym. Także słuchajcie. No, dzięki jeszcze raz za oglądnięcie i do zobaczenia.